Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Mało komu wystarcza odwagi, by życzyć komuś dobrej śmierci, a przecież to jeden z ważniejszych dni życia. Dobra śmierć to taka, która przychodzi, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to śmierć bez grzechu ciężkiego, która według nauki Kościoła daje nadzieję na wejście do nieba. Wszyscy pragniemy szczęśliwego życia, szczęśliwości. Chcemy być szczęśliwi. Nie wiemy dobrze, co to jest i jakie to jest, ale nas to pociąga. Na tym polega nadzieja wszystkich, wspólna ludziom, każdej epoki i w każdym miejscu. Wyrażenie życie wieczne miałoby określać to nieodłączne oczekiwanie. Nie jest to ciąg następujących po sobie dni kalendarzowych, ale moment zanurzenia się w oceanie nieskończonej miłości, w którym czas przed i potem już nie istnieje. Mamy nadzieję na pełnię życia i radości i tego oczekujemy od naszego bycia z Chrystusem. Życie w łasce uświęcającej jest najlepszą ochroną przed działaniem złego ducha. Regularna spowiedź i częste przyjmowanie Komunii Świętej jest receptą na życie wieczne. Wierzyć w Jezusa, nawracać się według Jego słowa i pójść w Jego ślady, w jedności z całym Kościołem. Kto odkrył Jezusa Chrystusa, nie potrzebuje szukać zbawienia gdzie indziej. On jest jedynym i autentycznym odkupicielem człowieka i świata.